Żeby oglądanie tego materiału miało jakikolwiek sens, musisz teraz ustawić prędkość na 0,5. Zrób to teraz i zapraszam do oglądania. Postanowiłem przetestować coś bardzo interesującego. Niedawno YouTube zaproponował obejrzeć mi film na kanale Dojoci Gierczy, który był zatytułowany Ten film zniszczy YouTube'a. Jak sami widzicie, ten konkretny film na jego kanale zrobił zdecydowanie największy ruch w całej historii tego kanału. Ale jak on to zrobił? YouTube generalnie poleca filmy na podstawie procentowego czasu oglądania oraz łącznej długości czasu oglądania. Jest to przeważnie dobry wyznacznik, czy materiał jest dobry i nie jest clickbaitem. Ten film będzie próbą złamania tej metryki, zyskując równą wartość 2 wyświetleń na każdego widza. Ponieważ oglądając go przy połowie domyślnej prędkości, z każdą sekundą generuje ci 2 sekundy czasu oglądania według statystyk, co w skrócie oznacza podwojenie łącznego czasu oglądania. Algorytmy YouTube odbierają to jako znak, że ten film jest tak niesamowity, że oglądacie go 2 razy. Na tej podstawie zaczyna polecać go znacznie większej ilości osób, niż powinno to być logicznie możliwe. Więc dzięki waszej pomocy łamiemy algorytmy YouTube'a. Jest to zabawne, ale nie wiem, czy ma to jednak praktyczne zastosowanie. A teraz zadam coś od siebie. Dojoci Gierczy, zresztą jak na samym początku mówiłem, zrobił na tym filmie największe wyświetlenia. Kanał, od którego Dojoci Gierczy wziął ten pomysł, również zrobił na tym kosmiczne wyświetlenia. Jestem ciekawy, czy kosmiczne wyświetlenia zrobi także to u mnie. Linki do osób, których był to oryginalny pomysł, są oczywiście w opisie, a ja was żegnam. I dodam jeszcze od siebie, że za miesiąc zrobię update i opowiem wam, czy u mnie się to sprawdziło. Trzymajcie się, cześć.